Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 224 w nawiązaniu do pytania od widzów 74. Sortowanie kolumny za pomocą formuły z połączonymi danymi. W poradzie 74 pokazałem przykładowo formułę, która służyć może do posortowania alfabetycznie pojedynczej kolumny. A co jeśli ta kolumna ma jeszcze jakieś powiązane dane? Tutaj zaczyna się sprawa komplikować, szczególnie jeśli istnieją duplikaty. Jeśli nie ma duplikatów, to jest prosta rzecz. Zależało mi, żeby stworzyć formułę, która nie wymaga kolumny pomocniczej. Jeśli chcesz poznać taką formułę, która posługuje się formułą pomocniczą i tak naprawdę jest prostsza od tej, której tu zaprezentuję, to zerknij na Excel Magic Trick numer 763, film Mike'a Kirwina Excel is Fun. Ok, a jak to zrobić bez kolumny pomocniczej? W pierwszej kolejności możemy sobie, podobnie jak w pytaniu od widzów 74, policzyć, ile tu wartości jest mniejszych od pozostałych wartości. Czyli robimy tak samo analogicznie, blokujemy bezwzględnie i mamy wynik, tak, wartość. Tylko problem jest właśnie taki, że te wartości nie są unikalne. Znalazłem takie bezczelne rozwiązanie, jak zrobić to unikalne. Możemy dodać do tych wyników po prostu wartość wiersza z całego tego zakresu, dokładnie bez linii F4, podzielone przez jakąś dużą liczbę. Nie ma dużego znaczenia jaka jest, żeby tylko była duża, żeby nie wpływała w znaczący sposób na wartości, tak żeby to nie były liczby całkowite. I w ten sposób uzyskamy wartości unikalne. Jeśli mamy unikalne wartości, to cała reszta robi się prosta, bo posługujemy się tym, co wcześniej. Tak, podajemy pozycję, tu mamy szukaną wartość, tak, tylko trzeba szukaną wartość za pomocą na przykład funkcji minka. Konkretną jedną wartość z tej tablicy wyciągamy, tak jak w pytaniu od widzów 74, czyli tu może być ile pierwszy od komórki, tutaj D2 do komórki T2. Pamiętamy, żeby zablokować pierwszą komórkę T2, żeby ten zakres wraz z kopiowaniem formuły w dół się przesuwał. I dzięki temu mamy na razie tylko szukaną konkretną wartość w danym kroku. Tak? I gdzie jej szukamy? W całej naszej tablicy, czyli w tablicy, którą wkładamy do funkcji minka. Skopiujemy sobie łącznie tak, żeby z tymi wierszami, żeby były to dokładnie takie same tablice. I sposób przeszukiwania, ostatni argument 0, zatwierdzamy, mamy odpowiednią teraz pozycję tej wartości. Tak, piąta pozycja, pierwszy kod. I wystarczy tutaj dołożyć funkcję indeks po tym zakresie, bo najpierw chcemy wyciągnąć właśnie nasze zwierzęta, następnie inne wartości. Zamykamy sobie tu na koniec, Ctrl Shift Enter, kopiuję do samego dołu. I tu nie widać jeszcze tej unikalności wartości, dlatego tu kopiuję sobie tą formułę do komórki obok i zamieniam tylko tutaj kolumny, z której wyciągamy dane. Czyli teraz będziemy wyciągać koszt, czyli Ctrl Shift Enter i kopiujemy sobie w dół. Jeszcze mi brakuje Ctrl Shift 4 formatowania walutowego, żeby były takie same. I pierwszy kod miał wartość przypisaną kosztu 44,70, później 99,40, 42,60, 66,60 i następny 56,90. I odpowiednio to jest odnajdywane na liście wartości. Tak jak mówiłem, to dosyć skomplikowana formuła z wykorzystaniem kolumny pomocniczej. Możesz znaleźć pod tym adresem. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.